Uzdrowisko jest, jakieś imprezy się dzieją. Ludzie chcą odpocząć, a tu piją i hałasują. Stop. Złamała pani przepisy ruchu drogowego. Proszę do mnie tutaj, tak? Tak pani, przecież nie ja. Proszę do mnie tutaj. O, proszę, jaka niewinna. Że nic nie ma, tak? Złamała pani przepisy ruchu drogowego, proszę pani. Piszemy mandacik. Przepisy ruchu drogowego. Przecież jestem na ulicy. A jak pani była tam, to druga strona ulicy była gdzie? No tu. Czyli tu jest druga strona ulicy, tak? No tak. A co tam jest napisane? Proszę przeczytać.
Zakaz przechodzenia na drugą stronę ulicy. Zakaz przechodzenia na drugą stronę ulicy. To już pani wie, jaki pani zakaz złamała. Piszemy mandat. No z tym, że ja na drugą stronę ulicy nie przeszłam. No nie, no niech pani nie będzie drobiazgła. Pani z dzieckiem, przecież wszyscy słyszeli. Powiedziała pani przed chwilą, że tu jest druga strona ulicy. Wszyscy słyszeli, piszemy mandat. To jest jakaś bzdura. Bzdura? Oprywacie, to co pani tu robi? Stoję. Nie, proszę pani. Pani się zatrzymała. A jaki tam jest znak? Zakaz zatrzymywania się. No właśnie, piszemy mandat. Ale ten znak dotyczy samochodów. Jaka filozofka, my tu się pracujemy. Samochody. A samochodami jeżdżą ufolutki czy ludzie? No niech mnie pani powie to. Zakaz dotyczy, proszę pani, ludzi. Ludzi, piszemy mandaci. Paranoja. Tak. Paranoja, tak? Piszemy mandaci. Teraz ja tutaj. Które dzisiaj jest? Piszemy. Proszę. Tak, pani tu się tego. No to proszę pani, piszemy mandacik. Proszę mi oddać w takim razie kluczyki od auta. Z panią nie mogę wytrzymać. To od jakiego auta? Czy chce pani powiedzieć, że pani nie ma samochodu? Czy tylko... A nie! Pani uciekła pierwszą z miejsca wypadku. Jakiego wypadku? Ja ostrzegam, składanie fałszywych zeznań to jest przestępstwo, proszę pani. Piszemy mandat. Nazwisko! Konstancja Szczypior, rząd pan Pieszczyńska. Przepraszam, jak? Konstancja Szczypior, rząd pan Pieszczyńska. Konstancja Szczypior. Brząd pan Pieszczyńska. Moment, jeszcze raz. Brząd pan Pieszczyńska. A nie, wyraźnie proszę mi napisać, tak? Nazwisko, imię? Karol Obrzeń Plutonowy. Raz. Już to kończę 40. To się okaże, panie Obrzeń. A czy pan wie, że jest jesień, a pan nosi letnie nakrycie głowy? To nie regulaminowo. A co w ogóle pan to robi, panie Obrzeń? No jak to sobie? Piszę mandacik. Nie, panie Obrzeń, to ja piszę mandacik. Pracuję? W policji. Mhm. Numer identyfikacyjny? 21. Oczko, hazardzista, co? No tak, zagam. Jasne, czasami bierze się drobne pieniądze, tak? Ja nigdy, ja... No to piszemy mandacik. Ale za co? Za co? Brak regulaminowego nakrycia głowy, posługiwanie się osobą trzecią przy wypisywaniu mandatu, pranie brudnych pieniędzy, no... Ale to jakieś nieporozumienie, kim pani w ogóle... Co to ma znaczyć? Kim pani w ogóle jest? Tajny agent z archiwum Mix. Skali? Molder. Czy to 0700? 1500, 1900? No. Halo, czy to Cud Majora? No. To ja, Wojtu. Jak wyglądasz? Mam 18 lat. Długie blond włosy i telefon komórkowy. A dlaczego masz taki zachrypnięty głos? Bo siedzę naga przy oknie i się przeziębiła. Jakie masz wymiary? Normalne. 90, 60 na 90. O, to cudownie. No ale drugą nogę mam trochę grubszą. Aha. A jaki masz biust? A jaki byś chciał? No dwójeczka. Dwójeczka, trójeczka to razem piąteczka. No. Moja lewa pierś to dwójka, a prawa to trójka. W ogóle to mam 8 piersi. 8? Jak to możliwe? Bo gdybym miał tylko dwie, to w życiu byś się nie dodzwonił. O, kurde blaszka. Kurde blaszka? Wojtek? To ty? Tatuś to ja, a to ty tatuś? Tatuś? Tatuś, to gdzie ty pracujesz? A ty, Walduś, czemu ty dzwonisz tam, gdzie ja pracuję?
No bo dziś mam mieć wykład na temat, jak unikać seksu i chciałem się czegoś dowiedzieć. A konkretnie? No, co robić, żeby robić, ale żeby nie zrobić. Synek, synek, dzieci nie robi się przez telefon. To po pierwsze. A po drugie, po co ci to wiedzieć, skoro ty studiujesz w seminarium? A po trzecie, zadzwoń do matki, to ją wiecznie głowa boli. Bóg zapłać, tak?